Za grubo. Podwójny blat. Wszystko sami. Czosku. Nie żałowałem. Ale potem jak jest on tak? Co? Coś nie działa? Prawie nie działa, wyszedź. Przepraszam, od produkcji pierogów mąka to jest odwieczne środowisko. Co? Tutaj jest tak jak piekarnia, nie może być mokro. Zanim go rozgrzejesz, później trzeba go umyć, to do niego trzeba spłocić. Słuchaj, tu wiesz. Już jest porządku. A to nie wiedzą, że to jest. A to ma jutro. To zrobią, jak nie, to nie ma. Znaczy nie, no mi się też tak wydaje, ale ja nie wiem, czy one nie są za duże w kolei, nie? Nie. Dlaczego? Dasz mi iść, patrz, ci wyjdzie. Aha, proszę. Niszczę, proszę. Zmarszka, jakby pani gdzieś w domu była. Dobrze, że pana gotuje, więc nie ma problemu najmniejszego, mam zrozumieć. Uh-huh. Nie zrozumie, jak nie przyniesiesz pierogi. Powiem, komu gotowałaś sobie. No. I tutaj ta... I tyle samo farszu. Tu tyle samo. Więcej? A on też jest gruby. Też ładnie wygląda. No, a wyrzuci go pan? 33, to nawet... No to jest bardziej... Tylko tak jak mówię... Tamtym już nie zrobimy owoców. Ten jest nawet cięższy. Ale na razie póki co nie mamy owoców. Ale ten jest cięższy. Pani weźmie tak, żebym... Ten jest cięższy, bo ma więcej farszu. No. Nie, czy farszu tyle samo jest, Gosia. Tyle no samo no tak, jest no farszu. Tak, no. No ale to co, to ma więcej ciasta? Jeden, bo to są gramy. No, gramy. Tam do GN, ale nie, na razie tutaj, żeby... No, tutaj zrobić. Nie stanowiłoby problemu, to ja tego... ja tego nie robię. A i dlatego nie interesowałem się, ale czasami się tam rozmawiam ze znajomymi, z kobietami również. To byłem zaskoczony, że się dodaje się wody, że wrzątku się dodaje. Żeby związać gluten. Jest mąka 500, 400, tak? No i teraz związanie samego glutenu powoduje nam elastyczność ciasta.
To teraz kapustę może. No ja sobie już to wykorzystam, ten kawałek. Tak? Aha, kapusta, dobra. Nie, nie, dobrze, dobrze. To niech pan zrobi. Aha, to zasłania. Nie, spokojnie. No chyba ciut za dużo i wyszedł, na brzegach wyszedł. Tak, tak, tak. To trzeba tak. Teraz... No. Trzeba teraz... mniej nakładać. No to ja stanę z tej kapusty, jakby pan zrobił to... proponuję nałożyć tylko kapustę i już byłby koniec. Panie Kacprze. No nie wiem, jak pan sobie życzy, bo to... jakby to powiedzieć, poprawianie ciasta. Słyszałem, że to ma być degustacja. No degustacja, no ale to wie pan, nikt nie powiedział, że wszyscy mają się nażreć. Nie, ale zupełnie poważnie. Nie, zupełnie poważnie, bo jest walka z tym ciastem, no i... Nie, no zupełnie poważnie to sobie mogą zrobić i pogrozić. To szkoda wrzucać to wszystko. Tak, tak, tak. Nie, to słuchajcie, to teraz, póki panowie nie pojadą, to możemy zanieść formierkę. Tak, oni teraz to nie mają czasu. A, no właśnie. No tak, 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 tak. No, okej. Okay. Tak. To pan i z kapustą. Tak, z kapustą, tylko proszę mniej, bo żeby nam się nie... Spróbujemy, tak? Weźmy, czy chcemy. Nie, ale to jest trochę obazwykle. No tak się namawiali. Coś się namawiali. A to w Poznaniu co teraz jest? Otwarcie jakieś? Nie, Wrocław najbliższy. Tak, to ciasto takie sprawia wrażenie bardzo takiego plastycznego. Mhm. No i co, jeszcze kawałek jakiś został, tak? Mamy, zrobimy. To co jest, to zrobimy. Tak. To co może, bo kapusty na dużym nie mieliśmy. Mieliśmy, mamy cały komplet. Tak? Mamy, tak. A, bo mamy, to była kapusta. Mamy. Tych mam 11 tylko, to któryś to co mało, nie? No nie, jest 6 pięć. Nie, bo dwa więcej były. Nie, które jeszcze chyba ruskie nie były pełną serią robione. Tak, myślę, że ruskich tych nie ma, nie? Tak, to ruskie. To jest 11, no to jak to jest... Ruskie, ale ruskie małe duże były robione, tak, ruskie duże. Ruskie duże jeszcze poprosiłem. Jak damy radę, to ruskie duże. 11, 14, 16, tak. Te wszystkie. Tak, 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 tak. Mięsko. Mięsko? Ruskie, dobre. Ruskie mają być. Ale z mięskiem tutaj, ja. A. O, no to nic nie poradzimy, no. Sosikiem. A może by nam wyjdzie jakaś fajna receptura na... Nie, no. Niechcąco zupełnie na ciasto do opatentowania. A to ruskie pan miał robić. Ruskie. Ruskie? Ruskie. Ruskie. No mięsne już były. Tak. Mamy miksować. Do czego to się gałkownica przyda? Wszystkie. No. A to dobry patent akurat, nie? Jest, tak. Jest ujednolicenie, tak? Mniej więcej tak, wtedy tak wiemy, że każdy pieróg... A powiem szybciej się nakłada niż łyżka, no bo łyżka by się odklejać. Znaczy ja jeszcze nakładam tym workiem do szprycowania. Też można. To rzadźcie musi być, nie? Proszę? Rzadźcie farsz musi być. No, troszeczkę mózgu wtedy trzeba. Tak? Małe tu. To są duże, więc duże. A, duże, przepraszam bardzo. Mówmy, żeby nam się nie posklejały. Dobra. No dobra, to co, resztę pakować już, tak? A mam już szybki? Nie, już tylko foliowane. Mamy foliki, kawałek.
delikatnie wyjmują pan z pojemników. Dobrze, panie Kasprze. Żeby nie rozwalić.